zapytałem, rzekł mój synu, problem leży w tym, żeś pobłądził życiem całym. Śmiał się nieba stróż i wyznał, że szkoda czasu na gadanie, bo choć nawet czegoś dowiem się, to i tak się nic nie stanie. Nie, 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 nie jest łatwo pojąć nawet to, to, że co rano słońce świeci, że świat będzie jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. Nie jest łatwo pojąć nawet to, to, że co rano słońce świeci, że świat będzie jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. Co się stanie z całym światem, gdy odejdziemy w zapomnienie? I co zrobić ze swym życiem, by ciut na lepszy świat odmienić? Nim meteor obok nóg nam spadł, strażnik zabrał mnie do raju, a tam całkiem jak u babci sad, w którym śliwy zakwitają. Nie jest łatwo pojąć nawet to, to, że co rano słońce świeci, że świat będzie jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. Nie jest łatwo pojąć nawet to, to, że co rano słońce świeci, że świat będzie jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. Kamień po kamieniu pnie się do nieba. Wysoko ponad miasto wznosi się gotycka katedra. Wracamy do czasów tych świątyń podniebnych, do minionego już świata z kamienia i cegły. Mrokami kultury zwanego, choć pisał historię w chwale, szlachetnym wyrazem sztuki chrześcijańskiej i z niebem mierzyć się chciał niemal zuchwale, w przestrzeni świętej, pańskiej. Tutaj w katedrze od zawsze się przenikają wiara i radość, czasem też smutek lub grzech. Barwnych rzeźb uświęconego relikwiarza dotykają, od zwykłych spraw do cudów po boski gniew. Poprzez barwne witraże do wnętrza wpadają, wprawdzie skąpane, jasne smugi słoneczne, i zaraz na oczach wiernych w modlitwę się zmieniają. Między Bogiem a człowiekiem światło mistyczne, potem po środku prezbiterium blaskiem drgają i dostojną postać biskupa jak nimbem oświetlają. Tak niecodzienne misteria rozpoczynają. W katedrze tej w odległej kolonii nad Renem, w mieście porównywanym wówczas z Paryżem, Londynem, w świątyni, w której patronami trzech królów było 8 kwietnia anno 1271. Naprawdę to się wydarzyło przy udziale rycerstwa i duchownych najwyższych, wielkiego tłumu wiernych, jako i ciekawskich zwykłych. Na posadzkę kamienną na środek tej świątyni wyszedł dominikanin, Ratyzbony, były biskup Albert zwany Wielkim, i rozwinął długi pergamin, po czym czytając przy dźwięku dzwonu małego, ogłosił tam zebranym,
i strachem przejętych, iż księcia Barnimia Szczecińskiego, opata Kołbackiego i ponad 30 rycerzy uznaje za wyklętych. I ze społeczności chrześcijańskiej wykluczył co do jednego. Ponieważ wcześniejszych upomnień nie słuchali. Wiele dóbr kościelnych nieprawnie przetrzymywali. Opętani rządzą władzy, przy tym recz i korytowo, należne zakonowi joannitów, którym za posługę ową wcześniej z nadania księcia polskiego Władysława wspomniane zamki i ziemię był posiadał. Tak głośno kończył się spór, który się przydarzył, a żaden z wyklętych o takim rozgłosie nie marzył. I tak po długim konflikcie, burzliwych zatargach, winnych całej burzliwej sprawy legat papieski Albert po głębokim namyśle ukarać się zdecydował. Potępił czynopata, księcia i rycerzy w imieniu Boga. Ogłaszam decyzję. Ja, brat zakonu kaznodziejów, dawniej biskup, a dziś egzekutor sądu apostolskiego, zagrabiacz ziemi zakonnej, władcy i jego rycerzom, w imieniu Ojca Świętego interdykt wymierzam. Powstańcie duchy i anioły, by ukarać za pychę i grzechy. Kara dopada dzisiaj władcę bezbożnego i jego rycerzy. Ogłaszam to całemu światu, w imię Boga Sprawiedliwego. Jak zawsze dziedziczą chwałę mądrzy, lecz czasem tak bywa, że wielka hańba i klątwa grzeszników niech okrywa do odwołania, począwszy od dzisiaj tych, co prawo złamali nawzajem. Tu Albert, kończąc z dawnym obyczajem, na posadzkę kamienną rzucił świece płonące, decyzję przezeń ogłoszoną pieczętujące. A kiedy przy śpiewie chorału zakończył kanoniczną formułę całą, rozpętała się nagle wielka burza. Wiatr zawył, grom jasny uderzył. Rozkołysały się znów dzwony. W wielkiej złości przemówił głos donośny z ciemności. Potem dmuchnął przez okna oraz świece zgasił. I nie tak mocno zebranych przestraszył, jak wtedy, gdy płomień na nowo skrzesali. A w blasku świec pod sklepieniem ujrzeli świetlaną i cudną postać. Ukrzyżowanego, ze śladów zranień, krwią ociekającego całego. Ogień zgasł, wtem zajaśniał wilczy znak, ciszę przerwał hen. W ręku trzymał miecz, a w nim wilczy los, błękit oczu. Nic nie zmienia się. Nagle tu
jeśli wilk biały przyszedł tutaj też, w myślach moich jest cały czas. Historia ta rozpoczęła się 4 lata wcześniej, zaraz po tym, jak na niebie pojawiła się kometa, zwiastująca rychłe nadejście wielkich wydarzeń. I po tym, jak papież Klemens wezwał rycerstwo polskie, pomorskie i niemieckie do wzięcia udziału w wyprawie krzyżowej do Prus. Kiedy ujrzeli kometę pędzącą po niebie, a łączono zawsze z jej się pojawieniem, wróżby katastrof i bitew przegranych, śmiercią władców, walkami o tron, dekadą upadku. Gdy tylko rozbłysła, tak ją ówcześnie widzieli. Gwiazda z warkoczem, tajemnicza siła po niebie nocnym nieoczekiwanie się ścieli. A gdy nagle znikła, ciemność świat spowiła. Wtedy najczarniejsza z nocy wzeszła dnia 25 maja anno 1267. A gdy mrok na świecie rozciągnął swą moc, to wtedy ta historia się rozpoczęła. Wtedy ruszyła na wschód wielka rycerska krucjata, ta, o której opowiadano jeszcze po latach. Wyprawa książąt i rycerzy, krzyżem znaczonych, żegnanych dźwiękiem kościelnych dzwonów. W maszerującej raźno krzyżowców kolumnie oddział joanitów na czele szedł dumnie. Z krwawo-czerwonymi tarczami, z białymi krzyżami. To wielkopolskiego Bolesława, dawni poddani. Joanici z Korytowa, Recza i Stargardu. A teraz po stronie krzyżaków i margrabiów. A z nimi oddział z żołnierzy pomorskich złożony przez znanego rycerza Ludwika Wedla, dowodzony. Kiedy po miesiącu marszu do serca Prus dotarli, od razu z armią wroga śmiertelnie się starli. A po walce z poganami, których bili za jadle, zmęczeni krzyżowcy zatrzymali się nagle nad Zalewem Wiślanym pewnego poranku i rozpoczęli budowę obronnego zamku. Potem przez czas długi w okolicach zamku tego walk nie prowadzono i nie działo się nic specjalnego. To też joanici wszystkim ogłosili w krucjacie tej koniec udziału swego. A co ogłosili, zaraz w czyn wprawili. Zostawili innych, na Pomorze powrócili. Wtedy to watachy pogan najazd urządziły i kasztel po walce do podstaw zburzyły. Obrońców niemal w pień wszystkich wycięto. Zaledwie kilku do niewoli wzięto, a ci, którym przeżyć się udało, obarczyli winą joanitów za tę klęskę całą. To ledwie początek był tych złych doświadczeń. Doszły nowe, gdy z krucjaty wrócili pomorzanie. Kroniki odnotowały wielki gniew i napad złości, jaki wybuchł u rycerzy na widok zniszczonych ich włości. Ludwik Wedel oszalał, widząc wszędzie spustoszone, rozległe pola i liczne wioski, w tym Sicko spalone. Szybko jednak ustalił, czyje porządki tutaj nastały. Otóż pewnego dnia na ten jego dwór rycerski mały napadł zawistny zbójce szraven z ludźmi swymi, którego kamraci z lochu wyzwolili. A joanicki komtur, nie wiedzieć to czemu, odstąpił zamek wapnicy rozbójnikowi temu. Odtąd w okolicy nad Iną nie było bezpiecznie. Palono wioski, zdobywano wieże rycerskie.
napadano podróżnych, kupieckie karawany bezkarnie i los ludzi na pograniczu przedstawiał się marnie. Podobno z zamętu tego też Joannici skorzystali. Wszyscy w okolicy mówili, że dokumenty sfałszowali i twierdzili, jakoby książęta polscy niegdyś im podarowali korytowo oraz od Drawy po Stargard, rozległy obszar cały. Do tego poza granicę swę zaczęli wykraczać sił. Zajęli Zamęcin i Klukom, włości cystersów z Kołbacza. Pewnie byłby ten kraj wyglądał coraz marniej, gdyby nie skarga na Joannitów, rycerzy ziemi stargardzkiej, zaniesiona rychło przy powszechnym lamencie na dwór Barnima I, szczecińskiego księcia. Książę Barnim nie zdołał nakłonić Joannitów, by naprawili szkody jego poddanym. Wtedy zamieszkujących nad Inną rycerzy złość popchnęła do wymierzenia sprawiedliwości samemu. W blasku zachodzącego słońca zasypia osada. Milczy już wieża kościelna. Strażnik tylko przez sen gada. Z wysokiej wieży nikt nie widzi nadciągającej burzy, bo i słońce już się skryło za pobliskim wzgórzem. Gdy ku zamkowi od strony jeziora Stawnicy nadciągnął oddział zbrojny mściciele wojownicy. Gwałtowna ściana dymu. Palisada płonie, płonącym trafiona pociskiem wystrzelonym. Rycząca horda się zbliża. Dudnią na moście kopyta. Śmiertelny strach i wrzask obrońców przenika. Na nic Joannitów bohaterska walka. Przewadze ulegają traktowani bez litości. Pomocy wzywają. Szaleństwo już rządzi na dziedzińcu. Na murach ból rozdaje. Zda się piorun uderzył w ziemię. Zemsty moc powstaje. Gdy jeźdźcy nocy w zbrojach na zamek uderzają. Obrona pada i zda się świat w ciemnościach się pogrąża. Gdy los rozpalił nad korytowem ognistą łunę, ruszył do Magrabiów. Prosto na południe z prośbą o pomoc podążył, a znalazł ich w Strzelcach, skąd zaraz też wysłano posłańca, ze skargą do papieża na najazd ludzi Barnima, o czym opowiedział, a Magrabiom ich zwierzchne prawa przypomniał oraz do przyjścia z pomocą ryczowi napomniał. Rycerze najeźdźcy nikogo już się nie obawiali, Joannitów korytowskich z dób wszystkich wygnali. Ostatnim punktem oporu stał się w Reczu zamek, pod którym doszło do kolejnej ich przegranej. I nagle zapadła cisza i walka wszelka ustała, a na najwyższej wieży pojawiła się flaga biała. Joannici ostatnią swoją twierdzę poddają, pokonani zwycięskim Pomorzanom swą broń oddają. Odtąd z ramięcia księcia pomorskiego Barnima panem Recza ustanowiono hrabiego Guncelina. Poprowadź palec, by nasze drogi spleść gwiazdą na przekór. Otwórz te rany, a potem zalecz, aż w zawiły losu ułożą się wzór. Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Za wilczym śladem podążę w zamieć i twoje serce
wytropie uparte. Przez gniew i smutek stwardniałe w kamień rozpalę usta smagane wiatrem. Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agrest, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Nie wiem, czy jesteś moim przeznaczeniem, czy przez ślepy traf miłość nas związała. Kiedy wyrzekłem moje życzenie, czyś mnie wbrew sobie wtedy pokochała? Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agrest, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Zatarg janicko-cysterski przerodził się w wojnę domową na Pomorzu. Szerokim echem rozniósł się najazd rycerzy księcia Barnima na posiadłości Annitów. Ci jednak nie rezygnowali. Otrzymali poparcie margrabiów brandenburskich oraz złożyli skargę na postępowanie księcia, jego rycerzy i opata kołobackiego. Papież Klemens, do rozsądzenia tego głośnego już zatargu, wysłał na Pomorze swego legata. W celu zbadania i wyjaśnienia sporu, jaki wybuchł na zachodnim Pomorzu, wyznaczono legata, bardzo znanego w Europie dominikanina, niegdysiejszego biskupa w Ratyzbonie, filozofa i teologa w XIII wieku, słynnego doktora Kościoła, Alberta Wielkiego, znanego też z obszernej wiedzy alchemicznej, przyrodniczej, a nawet i ekonomicznej. Albert Wielki, autorytet Kościoła, świętym uznany jest do dzisiaj. Arystotelesem średniowiecza zwany, wielu świętych Kościoła wychował na swej filozofii, w tym profesorów w Krakowie, Paryżu, Kolonii. Kiedy na Pomorzu w interesie joannitów korytowskich mediował apokalipsę według świętego Jana, studiował. W połowie sierpnia 1268 roku legat papieski Albert dotarł do Szczecina. Został dobrze przyjęty przez księcia Barnima, który zaprosił legata do uczestnictwa w uroczystościach nadania miejscowym cysterkom patronatu nad kościołem świętego Piotra i świętego Pawła. W tym to właśnie szczecińskim kościele legat papieski przeprowadził przesłuchania wszystkich zamieszanych w spór. Legat proces rozpoczął, wzywając na pierwsze zeznania pokrzywdzonego komtura, co do papieża skargę składał. Tenże rycerz zakonny wstał i podszedł do stołu, gdzie krucyfiks stał i Biblia leżała. Legat kazał mu przysiąc, że podczas zeznań składania prawdę całą powie. A gdy to uczynił, zaraz zadał pytania. A gdy skończył, wyprostował się dostojnie i zostawił przez jakiś czas milczenie, pozwalając w ten sposób, aby komandor teraz odpowiedział. Chcąc zaprowadzić w tym kraju chrześcijańską wiarę, nieraz trzeba naruszać miejscowe zwyczaje. Pogranicze władztw kilku jest zawsze takim obszarem, na którym mogą rodzić się różne konflikty i spory. Kiedy książę polski Władysław Odonic w wielkiej wyprawie znalazł się ze swym wojskiem aż pod Stargardem, ufundował komandorię w Korytowie, anno 1237, i nadał wtedy joannitom obszar od rzeki Drawy na wschodzie, po rzekę Inę na północy i las Smoleń na zachodzie.
Granice cysterskie prawnie na Sownie się kończyły, ale w zapędzie gospodarskim cystersi ją przekroczyli. Zajęli Zamęcin i złożyli wioskę Klukom. Już na ziemi naszej myśleliśmy, że książę Barnim wyrównać straty nasze rozkaże i w zamian wioski pomiędzy Reczem a Słuchaniem nam przekaże. Ale nie, obsadził je rycerstwem i nas w ten sposób karze. Ale i wy, panie Komturze, granice przekroczyliście, bo obronny zamek w Reczy już za Limesem zbudowaliście. Ale i na ten zarzut Joannita miał gotową odpowiedź. Zanim pojawili się tutaj cystersi, to całe zachodnie Pomorze z woli cesarza otrzymali z Brandenburga margrabiowie. Oni zatem, a nie ten czy inny książę, są tych terenów panowie. I zamek w Reczu za ich zezwoleniem zbudowaliśmy. I z jego murów spokoju na drodze do Prus strzegliśmy. Potem przed oblicze legata kolejnego świadka wezwano. Kołbackiego opata Hermana. Jemu też pytania zadano. Dlaczego jego zdaniem doszło do konfliktu tego i gdzie widzi podłoże sporu joannicko-cysterskiego? Opat kaptur zdjął i rozpoczął od wprowadzenia ogólnego, że już ponad 30 lat minęło od dnia tego, gdy z klasztoru w Kołbaczu kilku mnichów ruszyło na wschód i po dwóch dniach wędrówki dotarło w pobliże wysychającego jeziora Sowno, nazywanym, gdzie okolica dzika, a bagna porośnięte gęstymi krzewami, gdzie głęboka i ciemna puszcza, z turami, niedźwiedziami, a według opowieści braci, nawet z gryfami. Najliczniejsze były tutaj jednak orły, ptaki dostojne, krążące nad tym orlim lasem, wysoko i spokojnie. A po 4 latach od ich przybycia, spokój został zmącony przez księcia Odonica, który część tej ziemi, wolą w swym dokumencie, zapisał Joannitą z Korytowa. I na zawsze przyznał: nie godzimy się z takim książęcym wyrokiem. Także i na to, że Joannici przegonili przed rokiem kołbackim mnichów i konwersów, niszcząc wszystko, co należało do nas, cystersów. Potem legat papieski księcia Barnima do zeznań zaprosił. Książę, wojownik srogi, przedstawił sprawę. O łaskę nie prosił. Nie zamierzał też ustąpić. Nie chciał oddać zajętej ziemi, ponieważ uważał, że odzyskał jedynie cysterskie dziedziny. Po tym, jak ogłosił mobilizację rycerstwa stargardzkiego i uderzył najazdem, mając u boku opata kołbackiego, posiadłości szpitalników od świętego Jana. Zbrojnie zajął w tym Recz i Korytowo. Szybko swym rycerzom wynajął. Papieski legat długo świadku przesłuchiwał. Dokumenty cystersów i joannitów oglądał i badał, czy są prawdziwe. Pieczęcie fundatorów sprawdzał. Potem raz jeszcze obydwie zwaśnione strony wezwał oraz im oznajmił, że jako przedstawiciel papieża, powołany i uprawniony do sporu tego rozpatrzenia, nakazałby władcy w obronie swych lenników imienia dokonali zjazdu. Sporowi wspólnie zaradzili i pomimo urazów do porozumienia doprowadzili. Thank you.
Wiosną 1269 roku doszło do zjazdu chłoszczyńskiego, który przez współczesnych historyków został określony jako jedno z najważniejszych wydarzeń, do jakich doszło w XIII wieku na Pomorzu. Kwietnia 1 anno 1269 rozpoczął się zjazd chłoszczyński z udziałem kilku monarchów, których herby na tarczach wywieszono zgodnie ze zwyczajem przed miejscowym kościołem. Wokół kościoła wiele solidnych domów, wzdłuż uliczek równo wytyczonych. W paru domach rozlokowano gości i ich służbę, w innych ich drużyny zbrojne i zwierzęta. Na długo potem nie jeden te dni zapamiętał, kiedy Answalde przyjęło gości licznych. Nie tylko mnichów, kramarzy ulicznych, bo odbywał się jak zwykle o tej porze jarmark. Całe więc osiedle wypełniała zabawa i wielki gwar. Tłumy ludzi zjechały, co na stragany zaglądały rozstawione przez kupców, którzy tutaj dla handlu z towarami się zatrzymali, a z Poznania i Pyrzyc polską drogą dojechali. Tak więc w te dni gospoda i osada mała od wesołych tłumów szwach cała pękała. Podczas dni tych, kiedy prowadzono rozmowy, zorganizowano kilka imprez rozrywkowych. Już podczas jarmarku bawili grajkowie i kuglarze, komedianci oraz jeden niedźwiedź w klatce. Ale u wszystkich wzbudziło wielkie zainteresowanie zarządzone zaraz na wstępie rycerskie pasowanie. Kolejnym punktem turniejowego programu gonitwa do Saracena postaci drewnianej, którą trzeba było kopią trafić w pędzie i uchylić głowę w porę przed drewnianym ramieniem. Po walkach zaś ślub ogłoszono. Katarzyny, córki księcia gdańskiego wydawanej za mąż, za Przybysława Meklemburskiego młodszego. I takie niecodzienne wydarzenie wtedy osada ta przeżywała. Ślub władców w Choszcznie. Widać, magiczna moc tutaj nastała. Podczas zabawy weselnej w kilku pomieszczeniach we dworze i przy weselnym stole dyplomatyczne rozmowy były prowadzone, a po uzgodnieniach do kościoła przeszli i publicznie wystąpili i zanim wyniki rozmów wszystkim ogłosili oraz przybyłych do Choszczna władców przedstawili. Wśród margrabiów, którzy na zjazd dotarli, był najstarszy z nich Jan II i jego dwaj bracia. Kolejny z nich Konrad I margrabia, który miał wielkopolską Konstancję za żonę, w której posagu otrzymał kasztelanię santocką, a w tej kasztelanii Choszczno było położone. Przybył do Choszczna też ich brat Otto IV. Wśród władców askańskich przedstawienia warty. Postać nieprzeciętna, wówczas jeden z najlepszych wzór władców i ideał rycerski. Znany szeroko w Europie z wypraw wojennych, a z powodu rany głowy ze strzałą był zwany. Założyciel miasta Choszczna, klasztoru w Bieżniku fundator. Przez całe swe życie z okolicami Choszczna związany. Dalej było widać w czerwonej tunice księcia gdańskiego przybyłego do Choszczna z żoną Judytą, Mszczuja II, z córkami Eufemią i Katarzyną, wraz ze swymi urzędnikami, Cześnikiem Domasławem, Podstolim Daleszem i wojskim Zdzisławem oraz z Piotrem, Mikołajem i Bożywojem, swymi rycerzami. W związku ze ślubem córki książęcej orszak niebywale okazały, bowiem Mszczuj tutaj w Choszcznie chciał wywrzeć wrażenie na osobach margrabiów i na księciu Barnimie, w których szukał sojuszników w jego domowej wojnie. Przybył więc do Choszczna zbrojnie i dostojnie. Kolejny władca w szeregu Barnim, pierwszy zachodniopomorski z dynastii Grefitów, piękną zbroją błysnął, o którym słyszano, iż niedawno ziemię słowiańską odzyskał i w Choszcznie w związku z kilkoma sprawami się pojawił. Chciał uśmierzyć groźną już wojnę domową rycerstwa stargardzkiego i cystersów kołbackich. Miał także porachunki z książętami meklemburskimi, którzy niedawno jego syna Bogusława uwięzili. Obok księcia Barnima siedział krewny żony księcia Herman Gleisen, biskup kamieński, krewniak Ottona, księcia brunszwickiego, a także po kądzieli, potomek króla duńskiego,
Cieszący się ów biskup papieża poparciem otrzymał głos na koniec chorzczeńskiego zjazdu i oznajmił wszystkim o zapadłych decyzjach podczas rozmów przez władców prowadzonych. Potem biskup Kamieński za gościnę w Chosznie podziękował i miejscowy kościół razem z margrabiami patronatem obdarował opiekę nad świątynią. Joannici z Mecklenburskiego Mirowa otrzymali. Jednak w sprawie sporu, na którego zakończenie wszyscy czekali, porozumienia zawrzeć się nie udało. Więc biskup wszem ogłosił, skoro nikt nie chciał dóbr joannitom oddać i nikt nie chciał ustąpić, ostateczne decyzje w tej sprawie legat papieski podejmie, do którego taką informację biskup Kamieński wnet wyśle. Potem świadkiem był wielki tłum, zgromadzony i liczny, hołdu księcia Mszczuja, uroczystości celebrowanej publicznie. A ślub, hołd i zjazd chrzczeński wielka uczta zakończyła. Zagrała też muzyka. Napięte nerwy władców złagodziła, by emocje uspokoić. Tak się wszystkim zdało. Zagrali minstrele. Śpiewny głos wydało. Potem wniesiono na stół potrawy na 100 półmiskach. Głównie kuropatwy, wiewiórki oraz dziczyzna. I ze Szczecina Barnim dowiózł śledzie, a do nich dodano przyprawy. To jest goździki, szafran i cynamon, których zapach zabijał przykroń woń mięsa rybiego. Raczono się także winem i piwem, aż do ranka dnia następnego. W oczach, a on miał w oczach ją, pośrodku czarnej nocy ostrzyli białą broń. A gdy ktoś się zatrzymał, wiedziony nie wiem czym, wysłali wprost do piekła wiadomość razem z nim. Nudzi to, co dobre, bawi to, co złe, kusi to, co podłe, co porządne nie. To, co niebezpieczne, wyprzedają tu, zło jak życie wieczne, czas nie szkodzi mu. W głowach młodość i znieczuliła strach, gdy obiecali sobie, że tylko razem w piach ruszyli na bezdroża, posłańcy wszystkich burz. A kto ich tylko spotkał, nikogo więcej już. Nudzi to, co dobre, bawi to, co złe, kusi to, co podłe, co porządne nie. To, co niebezpieczne, umie wyjść ze snu, zło jak życie wieczne, czas nie szkodzi mu. Nudzi to, co dobre, bawi to, co złe, kusi, co niemądre, a co mądre nie. To, co niebezpieczne, wyprzedają tu, zło jak życie wieczne, czas nie szkodzi mu. O braku porozumienia na zjeździe chorzczeńskim, w sprawie oddania zagarniętych dóbr joannitów, jak i o wielu różnych tragicznych wydarzeniach, biskup Kamieński poinformował legata papieskiego, Alberta Wielkiego. Ten postanowił dłużej nie czekać i sięgnął po największą karę kościelną. Legat papieski już podczas pobytu swego w Szczecinie ambicje wielu władców ustalił jako sporu tego przyczynę. Wtedy też listę sporządził lenników pomorskich, winnych najazdu oraz zaboru ziem joannickich. A wśród tych rycerzy pomnienionych z Barnimem księciem było tych winnych jeszcze bardzo wielu. Można się ich doliczyć coś ponad 30, a wśród nich najznaczniejszy – Ludwik de Wedel. Wszyscy wymienieni pochodzili z diecezji kamieńskiej. A gdy się wtedy pojawili na legata wezwanie, nie przejawiali woli podporządkowania mu się wcale. Co legat potem ogłosił,
stanęli przeciwko mnie zuchwale. Księciu Barnimowi, opatowi cysterców z Kołbacza oraz wszystkim tym rycerzom ich uczynku złego w niepamięć nie puszczono. Za najazd na dobra zakonne wpierw klątwą grożono i co ogłoszono dokumentem, legata papieskiego sporządzonym 12 sierpnia anno 1269. Potem ów dokument legat na Pomorze księciu wysłał przez dwóch, Piotra i Ludwika, joanitów z Mirowa. Lecz Barnim już na nich pułapkę zgotował. Gdy się przed księciem w Szczecinie pojawili, zostali pojmani i uwięzieni w jednej chwili. Wtedy legat papieski Albert wznowił rokowania. Do oddania ziem znowu słowem namawiał. I by uwolniono wszystkich jeńców, podjął też starania. Lecz wydarzeń gwałtownych zaszło już tak wiele, że z tych jego działań wynikło niewiele. A widząc upór władcy i jego lenników zacięty, ogłosił księcia pomorskiego i jego rycerzy za wyklętych. Przez wieki w Chośnie opowiadano, że w tej samej chwili, kiedy w odległej kolonii legat papieski rzucił klątwę, rozpętała się potworna burza nad okolicą. Wiatr wzburzył fale na jeziorze Sowno, które na oczach przerażonych ludzi zatopiły pobliski folwach cystersów. Po krótkiej chwili jezioro uspokoiło się i tylko krążące orły wskazywały miejsce, gdzie zniknął klasztor. Opadł dawno kurz i tego teatru kurtyny. Od wielu wieków zważone zasługi i winy. Przez czas pogodzeni, choć do niedawna przeciwnicy. Dobry pan już wie, którzy to święci, a którzy grzesznicy. Którzy ulegli pokusom, a którzy popełnili zbrodnie. I dlaczego zachowywali się kiedyś niegodnie. Zlekceważyli dawne prawa, obyczaj sąsiedzki. Uprzykrzali sobie życie bardzo skutecznie. Aż wszyscy się od nich odwrócili i samotnych w niesławie zostawili. Do dziś wysoko dzierżą sztandar swego cierpienia. Lecz żaden w męczennika już się nie zmieni. Zwycięzcy i przegrani, wszyscy pokonani, na dzień sądu ostatecznego przygotowani. Kto z nich miał rację, a kto nie miał racji? Kto wiernym był, a kto kłamcą? Dzisiaj tylko historia ich rozlicza. Poznaliśmy ich z czynów i z oblicza. Może po 7 wiekach nie ma to znaczenia, lecz nie oszukają swego przeznaczenia. Lata potęgi joanitów dawno się skończyły. Lata dobrobytu cystersów też już przeminęły. O dawnych upadłych rycerzach i władcach, o mszczuju, margrabiach i księciu Barnimie wiemy już dzisiaj z annałów jedynie. Dla wszystkich winnych rycerzy wyklętych los był niełaskawy i nieugięty. Nic nie mówi o nich księga czynów rycerskich, oni i ich rody. Wszyscy razem w mrokach historii przepadli na zawsze. My zaś powinniśmy żyć wspomnieniami. O zjeździe choszczeńskim sprzed 750 laty, kiedy władcy przywiedli tutaj swe wojska w czasach chwały i walk na pograniczu Pomorza, Nowej Marchi i Polski. Z tych burzliwych wydarzeń sporo wiedzy wynika. W roku 1269 cysterskie Sowno ze źródeł znika. Zaś po raz pierwszy Choszczno wtedy wspomniano, w którym po 15 latach miasto lokowano. Pamiętajmy o katedrach i zamkach, co w ich mroku schowane cienie władców, które szepcą nam o tym, jak to w czasach odległych, w czasach rycerzy wyklętych, rozpoczęła się historia Choszczna i ziemi choszczeńskiej. Myśli człowiek, że się dowie tam, gdzie świat ma mieć kres. Co to znaczy, że inaczej świat ma gdzieś tam mieć kres. Za rzeką ląd i smoczy las, o mile stąd jest ta miłość.
miłość w nas. Nieznany ląd, gdzieś i gdzieś smoki trzy. O mile stąd jest ląd, o mile ja i ty. W piasku złotym ślad tęsknoty, w myślach czapli i mew. Co to znaczy, że inaczej świat ma gdzieś tam mieć kres? Za rzeką ląd i smoczy las. O mile stąd jest ta miłość w nas. Nieznany ląd, gdzieś i gdzieś smoki trzy. O mile stąd jest ląd, o mile ja i ty. Za rzeką ląd i smoczy las. O mile stąd jest ta miłość w nas. Nieznany ląd, gdzieś i gdzieś smoki trzy. O mile stąd jest ląd, o mile ja i ty. Kiedy minie bezpowrotnie czas, bo czas to brat na jawie śnionych snów, wtedy objadę dookoła świat i zobaczę. Za rzeką ląd i smoczy las. O mile stąd jest ta miłość w nas. Nieznany ląd, gdzieś i gdzieś smoki trzy. O mile stąd jest ląd, o mile ja i ty. Za rzeką ląd i smoczy las. O mile stąd jest ta miłość w nas. Nieznany ląd, gdzieś i gdzieś smoki trzy. O mile stąd jest ląd, o mile ja i ty. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo. 1 kwietnia 1269 roku to Zjazd Chrzczeński, jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej historii regionalnej. Za pomoc w zapamiętaniu i uczczeniu tego wydarzenia chciałem gorąco podziękować młodzieży i nauczycielom zespołu szkół nr 1 i za przygotowanie tak pięknego widowiska. Ale do tego grona chciałbym zaprosić jeszcze nauczycieli, którzy przygotowywali to widowisko. Zapraszam panią Joannę Kolendę, panią Natalię Skowron-Kozyra i pana Jerzego Januszewskiego. Serdecznie dziękuję wam za przygotowanie tej inscenizacji. Bardzo dziękuję władzom powiatowym, gminnym, dyrektorom szkół, różnych instytucji powiatowych, nauczycielom i wszystkim państwu, którzy odwiedziliście nas tutaj dzisiaj i wzięliście udział w tym widowisku. Zapraszam także na poczęstunek, a pana starostę, pana przewodniczącego proszę o pokrojenie tortu ze zdjęciem rocznicowym.